Jak mówiliśmy o tym w poprzednim odcinku dotyczącym badania broni i amunicji, sama broń, która jest poddawana badaniom przez eksperta na miejscu jego pracy, no, wymaga jeszcze dodatkowych czynności, które mają na celu ustalenie głównie, czy nie brała ona udziału w przestępstwie popełnionym na terenie kraju. W tym celu ta broń znoszona jest tutaj na strzelnicę badawczą Wydziału Badań Broni i Balistyki Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego, gdzie przy użyciu specjalistycznego sprzętu służącemu ku temu jest poddawana badaniom strzelaniem. Te badania polegają na umocowaniu broni w odpowiednich uchwytach i oddawaniu strzałów w kierunku kulochwytu bądź wanny z wodą, ewentualnie pojemnika wypełnionego watą i kewlarem w celu pobrania materiału porównawczego w postaci łusek i pocisków. Te czynności wykonywane są zawsze z zachowaniem należytej ostrożności. Ekspert mocujący broń w uchwycie zawsze operuje tą bronią w taki sposób, aby lufa była skierowana w kierunku kulochwytu. Broń w tym uchwycie musi być zamocowana w dosyć sposób pewny, zapewniający jej stabilność i w taki sposób, aby w przypadku, gdy uległaby ona uszkodzeniu bądź rozerwaniu, elementy nie raziły innych urządzeń, no a w szczególności badającego eksperta. Wszystkie czynności badawcze na strzelnicy wykonywane są z udziałem dwóch osób, eksperta, który przeprowadza badania, oraz technika, który wspomaga go w tych czynnościach. Wynika to wszystko z warunków bezpieczeństwa, które są bezwzględnie przestrzegane w tym przypadku, albowiem broń, która jest poddawana badaniom, stanowi potencjalne zagrożenie dla osób posługujących się tą bronią. Nie w każdym przypadku mamy do czynienia, jak to mówiliśmy wcześniej, z bronią produkcji fabrycznej. Również poddawana jest badaniom broń produkcji samodziałowej o nietypowych konstrukcjach, nietypowym sposobie działania i nieprzewidywalnych skutkach jej użycia. W związku z tym osoby, które przebywają na strzelnicy, asekurują siebie nawzajem. Strzały oddawane z urządzenia, w którym jest mocowana broń, oddawane są w sposób zdalny, z pomieszczenia, które znajduje się z tyłu strzelnicy i odgrodzone jest murem oraz kuloodpornymi szybami od samej osi strzeleckiej. Wszystkie czynności również w przyszłości będą rejestrowane przez kamerę wideo, tak aby w razie jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu przeprowadzenia badań można było to później przeanalizować i wyciągnąć odpowiednie wnioski co do sposobu postępowania z daną bronią. Poza strzałami w kierunku kulochwytu w celu pobrania łusek, czyli jakby tak najbardziej typowego sposobu badania broni strzelaniem, oddajemy strzały również do innych urządzeń, w kierunku innych urządzeń, w tym przypadku wanny wypełnionej wodą bądź tunelu wypełnionego watą i kewlarem w celu pobrania pocisków do badań. Strzelanie w te środowiska wodne bądź włókniste powodują, że pocisk odkształca się w minimalnym stopniu, zachowując na swojej powierzchni ślady przewodu lufy, które są następnie analizowane w ciągu dalszej procedury badawczej. Po wstępnych oględzinach broni, amunicji oraz elementów odstrzelonej amunicji w postaci łusek oraz pocisków należy pobrać materiał porównawczy. W tym celu z bronią oraz amunicją ekspert w towarzystwie technika schodzi na strzelnicę. W sytuacji, kiedy do badań zostały zabezpieczone zarówno łuski, jak i pociski, należy także z broni pobrać łuski i pociski w postaci materiału porównawczego. W sytuacji, gdy są zabezpieczone tylko łuski lub tylko pociski, także należy pobierać tylko łuski, tylko pociski z tego egzemplarza broni. Tyczy się to oczywiście broni posiadanej legalnie przez obywatela. W sytuacji, kiedy broń jest odzyskana od osoby posiadającej broń nielegalnie,
należy w każdym przypadku pobierać materiał porównawczy w postaci łusek i pocisków. W tym celu na strzelnicy należy odstrzelić z konkretnego egzemplarza broni minimum 3 naboje. Jeżeli pobieramy materiał porównawczy tylko w postaci łusek, odstrzeliwanie odbywa się w kierunku kulochwytu. W sytuacji, gdy do badań identyfikacyjnych materiału dowodowego w postaci łusek i pocisków z bronią potrzebne są także pociski, strzelamy w kierunku wanny wypełnionej wodą lub bębna wypełnionego watą. W tej sytuacji, w sytuacji posiadania krótkiej broni, strzały oddajemy w kierunku wanny wypełnionej wodą. I w tej obecnej chwili przekazuję dowodową broń oraz 3 naboje kalibru odpowiadającego temu pistoletowi technikowi, który przeprowadzi badania strzelania w kierunku wanny. Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa najpierw muszę sprawdzić, czy broń nie jest załadowana. Oddaję strzał kontrolny i przystępuję do ładowania magazynka. Załadowany magazynek podpinam do broni i bez przeładowania umieszczam w uchwycie. Następnie reguluję tak odpowiednimi śrubami, przekładniami, żeby pistoletem wycelować w otwór wlotowy wanny. Broń jest wycelowana prawidłowo. Następna czynność to jest przeładowanie broni i podwiązanie cięgła balistycznego, które umożliwi nam odpalenie broni z większej odległości. Następnie udaje się do pomieszczenia za szybami pancernymi. Po zebraniu łusek wyławiam z wanny pociski. Po pobraniu materiału porównawczego w postaci łusek i pocisków oddaję je wraz z bronią ekspertowi do dalszych czynności. W przypadku, jeżeli nie istnieje konieczność pobierania pocisków, tylko same łuski, strzelamy do kulochwytu. W przypadku, jeżeli to jest broń długa, montujemy ją w takim oto stole. Na wstępie sprawdzimy ze względów na warunki bezpieczeństwa. Broń jest niezaładowana. Montujemy ją w uchwytach. Jest to broń długa, więc musi być zamontowana przynajmniej w dwóch miejscach podparcia. Następnie ustawiam kierunek. Broń jest wycelowana. W tej chwili ustawiam binik, którym automatycznie odstrzelę nabój. W tej chwili podłączam już załadowany magazynek. Przeładowuję zamek. Nabój jest wprowadzony do komory nabojowej. W przypadku, gdy materiałem dowodowym jest broń gazowa oraz amunicja gazowa, strzelanie prowadzi się do odpowiedniej komory uniemożliwiającej działanie gazu na osobę strzelającą. Pierwszą operacją jest załadowanie nabojów do magazynka nabojowego pistoletu. W następnej kolejności magazynek załadowujemy do pistoletu gazowego. W następnej kolejności broń wprowadzamy do komory. Ręce umieszczamy w odpowiednich rękawicach gumowych. Bierzemy broń w prawą rękę,
Poprzez odciągnięcie zamka w tylne położenie wprowadzamy nabój do komory nabojowej i już jest broń przygotowana do oddawania strzałów. Wszystkie prezentowane na strzelnicy doświadczalnej czynności mają jedno na celu. Pobranie do badań materiału porównawczego w postaci łusek i pocisków odstrzelonych naboi. Naboi odstrzelonych z broni, która została przekazana do badań. Jest to konieczne z dwóch względów. Po pierwsze, jak już wspominaliśmy, po to, aby stwierdzić, czy w naszych zbiorach łusek i pocisków nie znajdują się łuski i pociski właśnie odstrzelone przy użyciu tego egzemplarza broni, który mógł być użyty na miejscu innego przestępstwa. I po drugie, sprawdzenie, czy przekazane wraz z bronią łuski i pociski zabezpieczone na miejscu zdarzenia, konkretnego zdarzenia, które odbyło, miało swój przebieg w konkretnym czasie i miejscu, nie pochodzą właśnie również z tej przesłanej do badań broni. Istnieją różne okoliczności, które mogą poddać wątpliwość właśnie takie ustalenie. Natomiast naszym celem jest wykazanie, czy łuski i pociski zabezpieczone na miejscu zdarzenia mają związek z bronią, która została zabezpieczona na tym miejscu zdarzenia, bądź w wyniku innych czynności przeprowadzonych przez służby policji. Po odstrzeleniu broni i po otrzymaniu materiału porównawczego w postaci łusek i pocisków przystępujemy do dalszych badań porównawczych, tak zwanych identyfikacyjnych. W tym przypadku bierzemy materiał dowodowy w postaci łuski, materiał porównawczy w postaci łuski i przy wykorzystaniu mikroskopu porównawczego przeprowadzamy badania w celu ustalenia, czy łuski zabezpieczone na miejscu przestępstwa zostały odstrzelone z tego poddanego badaniom konkretnego egzemplarza broni. Mikroskop porównawczy działa na tej zasadzie, że pod jednym okularem umiejscowiamy łuskę dowodową, pod drugim łuskę porównawczą. Na ekranie widzimy obydwa te obrazy obok siebie i poprzez porównanie zdjęć śladów czułka na spłonce łuski dowodowej i łuski porównawczej dochodzimy do jakichś konkretnych wniosków, czy na tych śladach czułka na jednej i na drugiej łusce są wspólne cechy charakterystyczne, które pozwalają nam na stwierdzenie, czy te łuski zostały odstrzelone z tego konkretnego egzemplarza broni, z którego prowadziliśmy wcześniej badania strzelania. Jak widoczne jest tu obecnie na ekranie, łuska dowodowa i łuska porównawcza posiadają cechy wspólne, charakterystyczne dla tych samych śladów, tak więc możemy kategorycznie stwierdzić, że zostały one odstrzelone z tego samego egzemplarza broni. Przedstawiliśmy procedurę pobierania materiału porównawczego w postaci łusek i pocisków odstrzelonych z broni palnej, która została zabezpieczona na miejscu zdarzenia. Nie jest to koniec całego cyklu badań, albowiem te łuski i pociski uzyskane w ten sposób zaprezentowany przed chwilą poddawane są w dalszej kolejności szczegółowym badaniom identyfikacyjnym przy użyciu aparatury optycznej, mikroskopu stereoskopowego, a w końcowym efekcie mikroskopu porównawczego, które to badania służą do stwierdzenia, czy badane łuski i łuski pobrane tutaj na strzelnicy doświadczalnej pochodzą z tego samego egzemplarza broni.